No i nadszedł chyba ten najbardziej nielubiany moment, czyli pakowanie. Pakowanie wszystkiego do walizek, zbieranie, patrzenie, czego z czasem się nie zostawiło i upychanie nogami rzeczy, bo oczywiście jest ich tyle, że nigdy się nie mieszczą. No i przenosimy się do innego hotelu, do innej miejscowości, jedziemy z patong dalej. No i zobaczymy, co tam będzie. Okej, booking, nowy booking przeszedł pomyślnie. Jesteśmy w nowym hotelu, w nowej miejscowości, ale dalej na Phuket. Zaraz obracam kamerkę, pokażę wam basenik nowy nasz. Zaczniemy najpierw od ładnego słonia. Słoń jest mega. Tutaj mamy restaurację, śniadania tutaj będą. I basenik, i palemki, i górki, i zaraz morze. I ślizgawka, zjeżdżalnia raczej. I można w siateczkę w wodzie grać. A dużo różnych atrakcji. Emi, zdecydowanie nowy hotel bardziej się podoba. Dużo więcej dzieci. Zabawy, tańce. Także żyrafa. O, żyrafa przyszła, w basenie, zjeżdżalnie, ślizgawki, ona ma tutaj teraz raj, jest żyrafa, jest okej. Wow, ale klimaty. Wow. Grubo. Kurde, no szkoda, bo nic nie widać, ale słuchajcie, jesteśmy już tutaj praktycznie miesiąc. I przez cały miesiąc nie padało, no. No po prostu cały czas świeci słońce, bezchmurne niebo i jest upalnie, a dzisiaj pada deszcz, to znaczy się padał przez minutę. Właśnie się skończył. Nie zdążyłem wyciągnąć sobie telefonu, znaczy jeszcze może słychać coś, że jeszcze kropi, ale już to już jest końcówka. No bo ogólnie to niebo, aha, no nie, no nie widać. No praktycznie jest prawie bezchmurny, nie wiem skąd ten deszcz się wziął. A co dzisiaj jest tak naprawdę? Trzeci luty. No i właśnie pokropił deszcz. Ale trwało to minutę. I powiem wam, że na chodniku to akurat nie ma nawet śladu. Nie ma śladu? No ale takie zjawisko ciekawe zjawisko, no bo tak jak mówię, jesteśmy tutaj miesiąc pełny prawie czasu, bez tam dwóch dni i deszczu nie było, a dzisiaj jest. A więc takim sprzętem wróciliśmy wczoraj do domu, typowym azjatyckim tuktukiem, w tym wypadku akurat tajlandzkim tuktukiem. Pan był bardzo przebiegły i mądry, być może nie chciał nawet od nas żadnych pieniędzy, ale być może chciał, tylko był bardzo sprytny i cwany, ale ceni się takie coś. Zobaczcie, co zrobił. Myśmy szli, skończył się praktycznie już chodnik, szliśmy już takimi trochę wertepami, no a on akurat jechał i nikogo nie miał, no i po prostu podjechał do nas i się pyta, czy nas podrzucić. Mówimy, że nie, że mamy tu blisko już parę metrów do hotelu i po prostu już sobie dojdziemy. On mówi, no ale dobra, to wsiadajcie, to już was za darmo zawiozę, jak tak blisko macie i ten, no to wsiadajcie, to was podrzucę. No i dobra, mówimy, wsiądziemy, bo jeszcze nie jechaliśmy takim sprzętem, a bardzo chciałem. No i wsiedliśmy, podrzucił nas, zaoszczędziliśmy może z 5 minut drogi, może trochę więcej nawet, z 7 do 10 minut maksymalnie, choć było widać hotel bardzo blisko, ale jednak trzeba było go tak trochę obejść naokoło, bo tak droga szła. No i po prostu serce by nam chyba pękło, jakbyśmy mu nic nie dali, tak? Nie daliśmy mu dużo, bo tam daliśmy mu około 5 zł, tam z 50 batów, tam 5 czy 6 zł. I on oczywiście też nawet nie chciał tych pieniędzy i tak dalej, nie, ale
Ciekawe, czy to było takie totalnie chciał nas po prostu podrzucić za darmo, czy po prostu chciał nas podrzucić za darmo, a właśnie wiadomo, że później ci serce pęka i jednak coś mu tam zawsze odpalisz i on o tym dobrze wiedział i tak sobie chciał zrobić. Ale jakby jak najbardziej w porządku, bo mogliśmy mu nie dać nic i za darmo by nas podrzucił do hotelu. To pierwsza sprawa, o której chciałem powiedzieć, a jeszcze jedną sprawę chciałem poruszyć tutaj, mianowicie miejsca, w którym jesteśmy, czyli Kamala. Przecudowny hotel, naprawdę, z przepięknymi widokami, przepięknymi palmami. Jest tu raz, dwa, trzy, cztery, co najmniej z pięć basenów, ślizgawki, zjeżdżalnie, jakieś różne cuda niewidy. Bardzo, bardzo, bardzo fajny hotel, ale ma jeden wielki minus, znaczy niewielki, dla rodzin z dziećmi będzie miał wielki plus, tak? Bo jest piaskownica, dużo, dużo zabaw, widzicie, dużo jest po prostu ta piaskownica, dużo różnych rzeczy. Tam są właśnie te zjeżdżalnie, o których mówiłem i tak dalej, więc dzieci cieszą się bardzo. Dzieci cieszą się bardzo, ale druga sprawa jest taka, że jeśli ktoś chciałby tutaj przyjechać, wypocząć tylko samemu, tak, takie same osoby, bo są, wiem, że są takie hotele, gdzie są jakby tylko dla dorosłych, nie można przyjechać z dziećmi, no to tutaj jest dużo krzyku, dużo pisku, dużo płaczu i przy kolacji, przy śniadaniu, przy basenie, także tu jest głośno ogólnie, tak, tu jest głośno, więc jakby ten minus, to jest jeden minus, ale cała reszta jest zarąbista. A druga sprawa, jaki jest minus, to taki, że ten hotel jest bardzo przygotowany taki właśnie pod Europejczyków. Są tutaj praktycznie właśnie sami Europejczycy i to jedzenie już jest takie bardziej europejskie i tu jest życie nastawione w tym hotelu tak typowo właśnie, żeby spędzić tylko wakacje w tym hotelu, bo jest tak przygotowany, czyli są super baseny, jest bardzo dużo jedzenia, w tamtych poprzednich nie było aż tak dużo jedzenia i naprawdę jest siatkówka tutaj, jakaś w wodzie siatkówka. On jest naprawdę tak przygotowany, że przyjeżdżasz tu, zostajesz tu i spędzasz tutaj wakacje i wracasz do domu, tak? Dla takich osób, jeszcze właśnie z dziećmi, to jest naprawdę pierwsza klasa, bo jest mega hotel, mega cały teren, ale z drugiej strony no nam to aż tak bardzo nie odpowiada, bo my wolimy podróżować, zwiedzać, jeździć motorkiem, jeść na mieście, jeść tutaj tajskie jedzenie, a nie europejskie. Nie chcę kotletów, nie chcę frytek. No wiadomo, raz na miesiąc się chce, ale nie tak jak tutaj jest codziennie, tak? Czyli takie typowo jakby europejskie jedzenie i totalnie takie przygotowane tylko pod bycie w hotelu. A więc takie plusy i takie minusy. I jeszcze tylko jakie, co mam małe zastrzeżenie z Dorką do tutaj tego miejsca, w którym jesteśmy, bo wcześniej byliśmy na Patong i w ogóle w tamtą stronę, czyli na południe wyspy, jest lepsza pogoda. Jest lepsza pogoda, bo już to jakby sprawdziliśmy i przetestowaliśmy przez ostatni miesiąc, który jesteśmy tutaj na wyspie. Ile razy jechaliśmy na północ, tyle z każdym kawałkiem była gorsza pogoda i nawet już tutaj, niedaleko od Patong, bo jest około tam, nie wiem, 7 km czy ileś, ale przez jedną wielką górę trzeba przejechać. Tą właśnie tutaj, ona jest bardzo blisko, nie wiem, czy się tak wydaje na jakby przez telefon, przez nagrywanie, czy to widać dobrą odległość. Ona jest naprawdę bardzo blisko, ale jest bardzo wysoka, jest bardzo stroma i trzeba przez nią przejechać i naprawdę za tą górą jest inna trochę pogoda. Tu jest bardzo blisko z jednej strony góra, z tej strony są góry i z tej strony są góry, więc tu jest takie U i jest tak się bardzo mocno osłonięte, jest tutaj duszniej, mniej wieje i słońce jest takie ciągle jakby takie trochę jakby przez mgłę, jakieś takie gorsze i im dalej tam właśnie na północ, tym jest gorsza pogoda. A im bardziej na południe, tym jest lepsza i jeśli ktoś chce takie czyste słońce, porządne słońce, choć tutaj też się dzisiaj opaliłem, cały czerwony jestem już nawet po miesiącu i gdzie naprawdę jesteśmy mocno opaleni, to i tak się opaliłem, ale mówię, słońce jest takie trochę jakieś inne i ta pogoda też już jest taka troszkę bardziej zduszno tutaj, mniej tego wiatru i taka spokojniejsza pogoda może, że tak powiem, bo tam bardziej trochę wiało, bardziej tak prażyło słońce i jakoś tak inaczej było troszeczkę, a tu jest tak trochę inaczej. W każdym razie takie są różnice, czyli na południe są lepsze plaże typu Paradise, Freedom, jeszcze tam są dwie takie mega plaże, Caron Beach, ale myślę o jednej, tylko nie pamiętam nazwy, napiszemy tutaj.
A na północ są gorsze plaże, gorsza pogoda, ale jutro i tak w tamtym kierunku zmierzamy, w stronę lotniska, bo tam jest plaża, nad którą przelatują samoloty i ja tam bardzo chciałbym się znaleźć i zobaczyć, jak nad moją głową bardzo nisko przelatuje samolot. I tego chcę doświadczyć. A teraz idziemy spotkać się z Karolem i z Kasią, z Kubą i z ich znajomymi, bo przylecieli też już pod koniec stycznia do Tajlandii, byli w Bangkoku, byli tam gdzieś na Koh Samui, na Phi-Phi i teraz trafili tutaj właśnie do nas na Kamala i są dosłownie 2 minuty drogi stąd i czekają na nas, także my idziemy na piwko, na kolację. Dachy nas coś ostatnio lubią, bo albo tam byliśmy na dachu, albo tutaj chodzimy koło dachu, bo jesteśmy dość wysoko, tak? Jesteśmy dość wysoko. O, tutaj jest dla palaczów wyznaczone miejsce specjalnie, bo nigdzie nie wolno palić. Tam gdzieś jeszcze na dole jest takie jedno wyznaczone. A my właśnie tak wychodzimy koło dachu. I siłka, stoły do ping-ponga za darmo. Ta piaskownica, to mówiłem, to jest zjeżdżalnie, baseny, tam jest stół do bilarda. Jest naprawdę hotel tak wyposażony, że nigdzie nie trzeba się stąd ruszać, jeśli chce się tylko wypocząć. No i tak to właśnie wygląda. Idę mi się zważyć, bo jest waga. Bardzo fajne i takie przydatne dla mniejszych dzieci takie zadaszenie, że jest trochę cienia, że jak ktoś by chciał być z dzieckiem w wodzie, ale w cieniu, to jest takie coś fajne zrobione. Bardzo duża restauracja i bardzo duży wybór jedzenia. Właśnie, o, tutaj są już na przykład organizowane jakieś tam disco, cyrki, cuda nie widy, a w innych hotelach, w których tutaj byliśmy, takich rzeczy nie było, bo mówię, ten jest typowo pod turystów, a tamte to są po prostu hotele tutejsze. Ale ogólnie jest tutaj bardzo, bardzo ładnie i przyjemnie. Mega ślizgawki właśnie, o, tutaj jest pierwsza, największa. Dzisiaj żeśmy szaleli. Tutaj, tam do baseniku. Idziemy. Właśnie tutaj po lewej stronie basen, tu po prawej, tutaj zaraz za chwilę następny. Tutaj ręczniki, tutaj bar przy basenie. Można też w wodzie napić się piwka, bo są jakby krzesełka w wodzie i się siedzi przy barze. Kolejne ślizgawka tutaj, tutaj. Także jest mega. O, tutaj jeszcze taki kolejny maluteńki brodzik dla malutkich dzieci. Są prysznice. No, hotel jest mega wyposażony, naprawdę mega. Tylko właśnie dzięki temu jest bardzo dużo sami Europejczycy, rodziny z moimi dziećmi. Chociaż my też mamy dziecko jakby, też jakby do takich rodzin zaliczamy. Ale my jednak i tak wolimy, o, słychać właśnie te piski, wolimy no hotele takie bardziej egzotyczne, takie prawdziwe. Nie europejskie, bo jakbyśmy chcieli europejskie, to byśmy sobie do Europy polecieli gdzieś. O, tam masaże są. Także jest grubo. O, tutaj jest pool bar. Właśnie. A tam idziemy na plażę. Tam idziemy na plażę. Do barku innego, do znajomych. A tutaj bardzo dużo zieleni. Bardzo ładnie. Tutaj jeszcze jest takie boisko. Można sobie pograć w piłkę właśnie. O, dzieci sobie grają siatką obłożone, więc super. A tutaj jeszcze jest strażnik, brama i można... I jest tak jakby bezpieczniej, tak? Że nikt z zewnątrz nie może wejść do hotelu. Z jednej strony jest strażnik, z drugiej strony jest strażnik. No i fajnie też. Tu jest jeszcze druga część naszego hotelu, tylko już taka bardziej otwarta, już przy samej plaży, gdzie też są masaże. Ale tutaj już mamy, no i tutaj mamy już w drugą stronę. Wow. Takie widoczki.